to ludzie nam opowiadają, że są walki o gniazda, że przylatuje trzeci bocian, że wyrzucają sobie jajka z gniazda, że właśnie nawzajem tam się aż wręcz mogą poranić. Także naprawdę się biją i no, czasami doprowadza to do takiej sytuacji, że bociany nie mają czasu zająć się tym swoim lęgiem i później mamy parę nielęgową na gnieździe, która zostaje dlatego, że właśnie była zaangażowana w taki konflikt i nie udało się wychować tych młodych. Kiedyś ludzie wierzyli w to, że one obradują i jakby osądzają, który bocian wyrządził jakąś krzywdę. Innym wierzono nawet, że karają się nawzajem za coś, jakieś złe czyny. Teraz już tak naprawdę w przyrodzie jest jesień i ludzie sami chcą w to wierzyć, że dopóki jest jeszcze ciepło, to jest lato, są jeszcze wakacje, ale też tak, w takim języku ornitologów, obrączkarzy, te obozy obrączkarskie, które zaczęły się teraz w sierpniu, to są już jesienne, to już jest jesienna migracja. Także ptaki, które zakończyły lęgi, one już jakby spakowały walizki i już odlatują. Także są to takie sejmiki bocianie, no to taki pierwsza oznaka zbliżającej się jesieni, że one już połowa sierpnia, już one są w tych grupach. Bociany wykorzystują wznoszące prądy powietrza. To im pozwala zaoszczędzić energię, czyli ten zgromadzony tłuszcz. Wykorzystują w dużo mniejszym stopniu, po prostu rozkładając skrzydła i unosząc się na ciepłych prądach powietrza, niż machając tak aktywnie skrzydłami.